Borykasz się z nawracającym bólem kolan, łokci oraz barków, a także potrzebujesz regeneracji po ciężkim treningu lub walczysz na bieżąco z RZS, czyli reumatoidalnym zapaleniem stawów, które wcale nie jest przyjemne. Pokażę Ci, jak zaplanować masaż w zaciszu domowym. Dzięki temu, że marka Medivon wypuściła masaże z dotykowym panelem, możesz samemu zaplanować swój zabieg, także pokażę Ci, jak go używać i jakie efekty przynosi. Robi, która moim zdaniem Was bardzo zaciekawi, czyli zastosowanie masażu uciskowego, masażu poduszką powietrzną. Przede wszystkim jest to niwelowanie przeciążenia stawów, mięśni. Świetny dla osób, które mają stojący tryb pracy i tak naprawdę czują tą ciężkość właśnie nóg. Co jest też ważne, przy pracy przy biurku mamy jedną wymuszoną pozycję, w związku z tym nasze kolana też są w spięciu. Cały czas mają tą samą pozycję, dlatego też warto robić takie masaże właśnie codziennie po ciężkim dniu pracy lub na przykład po intensywnym treningu. To jest moim zdaniem niezwykła ulga dla kolan. Ja już się wielokrotnie o tym przekonałam, także Wam bardzo polecam, ponieważ bardzo często przy ćwiczeniach przeciążamy stawy, a w związku z tym odczuwamy różnego rodzaju bóle. Także to jest naprawdę bardzo fajna i jedna z pierwszych opcji, które możecie wybrać właśnie na dotykowym panelu, który moim zdaniem jest niezwykle intuicyjny i bardzo prosty w obsłudze, ponieważ sami możemy kontrolować przede wszystkim ucisk, intensywność ciepła i na przykład możemy zastosować sobie masaż wibracyjny, który również jest jedną z funkcji tego urządzenia. Moim zdaniem jest to bardzo przyjemne, ponieważ masaż wibracyjny naprawdę relaksuje. Cały czas wprawiamy w ruch dany obszar i jednocześnie przy użyciu na przykład terapii ciepłem, a tutaj mamy oczywiście trzy tryby, więc możemy sobie dostosować do swoich potrzeb. Ja oczywiście zawsze wybieram ten najbardziej intensywny, z uwagi na to, że uwielbiam takie rozgrzanie. To jest przede wszystkim rozluźnienie mięśni, przede wszystkim poprawiamy krążenie, przepływ krwi. Bardzo fajnie się sprawdza u osób starszych, które mają również problemy reumatyczne, mają doskwierające bóle kolan, więc taka terapia ciepłem jest niezwykle przyjemna również dla osób borykających się właśnie z bólami stawów, ponieważ to urządzenie możemy również zastosować w przypadku naszych kolan, łokci oraz barku, więc ma szerokie zastosowanie. No i co jest ważne, możemy połączyć wszystkie trzy funkcje, czyli masaż uciskowy, masaż poduszką powietrzną, masaż wibracyjny i możemy jednocześnie wybrać odpowiedni tryb regulacji ciepła. Sprawdzi się masażer do łokci, kolan oraz barków od marki Medivon. Tak naprawdę dla każdego, kto potrzebuje wsparcia podczas treningów, regeneracji podczas rehabilitacji, dla osób starszych, które mają już bóle reumatyczne, potrzebują rozgrzania, a także jeżeli macie na przykład problem z regeneracją przy kurczu wiązadeł kolanowych, a także uszkodzonych stawów i wiązadeł. Także myślę, że urządzenie jest niezwykle proste w obsłudze, intuicyjne i jednocześnie bardzo użytkowe, a tak naprawdę jest niezbędne podczas właśnie relaksu w zaciszu domowym.